nawet śmiało mogę powiedzieć, że posiadam o wiele mniejszą wiedzę w tym temacie niż moi uczniowie. Dzień dobry Państwu. W 10 odcinku waszego ulubionego serialu. No, dzisiaj zaczynam stosunkowo późno. Dzisiaj jest jubileuszowy 10 odcinek, a więc pogadamy o mnie. Powiem wam trochę więcej o mnie, 10 faktów o mnie, także głównie odcinek dzisiaj będzie o mnie. Chyba, że o tobie, Luna, będzie. Ale może, żeby nie było zbyt łatwo, to czasami powiem coś prawdziwego, czasami nieprawdziwego i to ty zdecyduj, czy to jest prawda, czy nieprawda. Możesz zostawić w komentarzu swoją odpowiedź. Zostawię ci 3 takie zaznaczone na zielono i ona nie będzie potwierdzona, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ty zdecyduj. W komentarzu napisz, czy to jest rzeczywiście prawda, czy nieprawda. No ja ubóstwiam kawę, ale tego chyba nie trzeba nikomu mówić. Właśnie, dzisiaj jeszcze się nie ważyłem, a jest wtorek znów. Ostatnio było 65,4. Moment, tylko wyciągnę wagę. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie to wyglądało. Będziecie świadkiem na żywo tej sceny. Moment, niech się włączy. Chyba, że mi bateria znów wypadła. Pewnie wypadła. Kurde. Dobra, działa. Uwaga, wchodzę. Kurde. No kurde! O, jest. Dobra, uwaga, wchodzę. Z telefonem. O, a bateria znów. Dobra, moment, zostawię ten telefon na chwilę. Nie no, absolutnie żadna zmiana. 65,4, czyli tyle samo, co było ostatnio, ale... No nic, no ważne, że nie ma więcej. Kolejną rzecz o mnie, którą chciałbym wam powiedzieć, to nie lubię, nienawidzę, nie znoszę, nie cierpię jednej rzeczy, jednego warzywa. Pokażę wam. To jest mój wróg. Ja nienawidzę pomidorów, w sensie takich tych, no, surowych. Surowe pomidory to... nie. Pyk! 2 lekcje już z rana, jak śmietana, weszły po prostu i szybciutko minęły. Teraz do 17, aż o 17 mam lekcję z moim najuczniem. Najmłodszym, najzdolniejszym, najwybitniejszym, czyli z Piotrusiem. Z Piotrusiem będę miał lekcję o 17, ale no ale może jakieś śniadanie szybko jeszcze póki co teraz, kawka. I ja jeszcze potem mam dzisiaj pisanie. Ten jeden taki z moich tajnych projektów muszę. Nie, dobra. Dobra, nie ma się co ten. Idę jeść śniadanie i biorę się za robotę. Myślałem, że będzie dzisiaj. Nie będzie lekko. Pana to, co dzisiaj będzie. Najgorsze jest to, że w sklepie kupujesz te banany ze skórą, płacisz za skórę, a i tak ją wyrzucasz do kosza. Tak będę teraz robił w sklepie. Obiorę banana i położę na wadze i dopiero zapłacę za to. Przecież ta skórka to jest połowa banana, to jest połowa pieniędzy do kosza. Oddajcie mi moje pieniądze. Legalny biały proszek. Żółty legalny proszek. I to czarnego legalnego proszku. Kieliszek dobrze zmrożonej substancji. Słyszałem, że jest taka choroba jak trypofobia, coś tam. W sensie, że się ludzie boją takich dziurek. Boicie się? A teraz się boicie? I mnie pokarało. Pokarało mnie, że się śmieję z ludzi. Takie trochę spalone. Dobra, zjemy. A przy okazji to tutaj zostawię pytanie. Nie patrz na to, nie patrz na to. Przy okazji zostawię tutaj dla ciebie pytanie. Jak myślisz, jestem leworęczny? Czy może praworęczny? To tutaj to info o mnie. Zostawię właśnie w tej poświecie, żebyś mogła zostawić w komentarzu swoją odpowiedź. Ja tego nie rozumiem. Bo ty nie ma nic do rozumienia. To obyczaj jest. To jeszcze muszę dużo poznać polski obyczaj. Widzi pani, polski to najtrudniejszy język świata jest. Zaraz po chińskim podobniesz. O, proszę bardzo. Jeszcze mam dziecko pod opieką.
Ale co jak co, wolę psy niż koty. Psy są lepsze. Nie, Luna? No, a więc znów nie miałem czasu w ciągu dnia. Teraz jadę jeszcze zatankować auto, więc przy okazji akurat mogę sobie pogadać. Uwaga, bo nie dokończyłem wszystkich rzeczy o mnie. Kolejna rzecz, to możecie sami zdecydować na mój temat. To zostawiam wam to w specjalnej poświecie. Bardzo dużo przeklinam. I to nie powiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Zostawię, wy możecie zagłosować w komentarzach, czy to jest prawda, czy nie. Dlatego właśnie zostawiam tę poświatę. Jedna z rzeczy takich o mnie jest taka, że ja uwielbiam koszule. Uwielbiam chodzić w koszulach, wcześniej oczywiście w ciągu dnia, tak jak widzicie na materiałach. Gdzieś zwykle ich nie noszę, ale przeważnie, co to znów policjanie, ale przeważnie jednak mam je na sobie. I taka ciekawostka na mój temat, przez 5 lat studiów, bite 5 lat, zawsze, za każdym razem miałem na sobie koszulę. Każdego dnia przychodziłem w koszuli, gdzie ludzie właśnie myśleli, że ja się w tych koszulach wręcz urodziłem. No ja oczywiście teraz też, oczywiście mam koszulę, ja uwielbiam koszulę. Kolejna z rzeczy, które mogą wydawać się dziwne lub kontrowersyjne na mój temat, ja nie lubię chińskiej muzyki, nie lubię chińskich filmów. Bardzo mało oglądam chińskich filmów, chińskich typowo. Muzyki chińskiej też praktycznie nie słucham. Nie interesuje mnie ta sfera, jeżeli chodzi o, nie wiem, właśnie książki chińskich autorów, chińska muzyka, chińskie wiersze, chińskie filmy. Kultura, taka popkultura absolutnie mnie nie interesuje. Ten obszar, mimo tego oczywiście, że jestem sinologiem, zajmuję się językiem chińskim i tak dalej. Nawet śmiało mogę powiedzieć, że posiadam o wiele mniejszą wiedzę w tym temacie niż moi uczniowie, którzy mnie czasami zaskakują ciekawymi poleceniami filmów, piosenek i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka, może być dziwna rzecz, jeżeli chodzi o mnie. Kolejny fakt na mój temat jest taki, że ja jestem bardzo niski i tego oczywiście nie widać w kamerze lub kiedy prowadzę lekcje i bardzo często zdarza się, że kiedy widzę się z moimi uczniami na żywo, to są oni zszokowani, że jestem taki niski. Mam 1,60 m, jakoś tak, więc stosunkowo jestem absolutnie niski. I to nie przez to, że wypaliłem w swoim życiu wagony fajek, nie, to możemy zaliczyć jako kolejny punkt, nie palę, nie, absolutnie jakoś mnie do tego nie ciągnie. Dla mnie palenie to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto tak naprawdę, więc to mnie w ogóle nie jara. O, policja jedzie, a ja znowu światło zapalone. Fajnie, pojadą za mną? Nie pojadą. Chyba nie. O jest, no można mieć światło przecież zapalone, nie? Można. Kolejny kontrowersyjny fakt na mój temat. Nigdy w życiu nie byłem w Chinach. To też jest może dziwne, nie? Że o, tutaj tak gada o tym języku chińskim, o Chinach, a w ogóle w Chinach nie był. To co on w ogóle wie? On nie wie, jak się kluski z rosołem w ogóle je. Nie, no wiem. Coś tam jednak wiem. Nie byłem w Chinach, dlatego że, jak dobrze wiecie, obecna sytuacja na świecie na to nie pozwala. Miałem moją magisterkę robić w Chinach, ale niestety życie się potoczyło, jak się potoczyło, oczywiście, więc niestety plany mi się pokrzyżowały, a na chwilę obecną nie mam jak, no bo też, jak dobrze wiecie, nie ma jak na razie do tych Chin się dostać. Idę zatankować, jak zatankuję, to może jeszcze coś wymyślę na swój temat ciekawego. Nie no, to już jest żart totalny po prostu. Nie no, słuchajcie, nie ma tragedii, bo za tą kwotę to zdobyłem tyle naklejek, że mogłem dostać samochodzik odebrać. Samochodzik tam bym dostał, jakbym zdobył jeszcze ileś tam naklejek, ale na cholerę mi samochodzik. Także opłacało się. Wracam. Co ja mogę jeszcze o sobie powiedzieć takiego? Mam taką jedną ciekawostkę na swój temat. Słuchajcie, przez 12 lat kiedyś uczyłem się niemieckiego. 12 lat, w sensie w podstawówce 6 lat, potem gimnazjum 3 lata, liceum 3 lata, czyli razem 12 lat. Jeszcze chodziłem na jakieś korki, pamiętam, z tego niemieckiego. Słuchajcie, ja do dzisiaj potrafię po niemiecku powiedzieć Ich heiße Konrad, ich wohne im Wszechświętej, ich komme aus Polen. To jest tyle. Ich liebe dich jeszcze potrafię powiedzieć i po niemiecku. To jest taka właśnie ciekawostka, gdybyście myśleli, że język chiński jest trudny, to nie, są, słuchajcie, trudniejsze języki. Są trudniejsze języki. Albo gorsi nauczyciele. Ja pierdzielę, słuchajcie, znowu policja? Tak, jakaś ochrona. Słuchajcie, jeśli chcecie, to możemy tak zrobić. Jeżeli chcecie, zadajcie mi proszę pytania
w komentarzach możecie mi je zadawać albo tutaj, to ja w kolejnym jubileuszowym odcinku, jakimś 20 czy jakimś innym, zrobię takie małe Q&A, nie? Czyli te pytania, odpowiedzi. Zadajcie mi proszę pytania, zostawcie mi pytania w komentarzu, jakie chcecie, dowolne, typu czy lubię złote rybki w akwarium, albo na przykład kiedy planuję kupić sobie czołg. To tyle, jeżeli chodzi o takie moje ciekawostki na mój temat. Nie wiem w sumie, co może być ciekawostką, a co nie, więc parę rzeczy o sobie powiedziałem. Mam nadzieję, że uda Ci się też odpowiedzieć na te pytania zaznaczone tym właśnie kolorkiem. Czy to jest prawda, czy nie? Bo tutaj absolutnie nie przyznaję, czy to prawda, czy nieprawda. Dzisiaj już nie będę ćwiczył na pewno, bo jeszcze mam, nie wyrobiłem się z robotą na dzisiaj i mam do zrobienia jeszcze trochę roboty, mnóstwo. Nie wiem, o której pójdę spać, nie wiem, o której zmontuję ten odcinek, ale jutro mam dopiero lekcję na 10:30, więc luzik. Jeszcze zmontowanie tego odcinka mi zajmie z godzinę pewnie. Konradku, który to montujesz, pozdrawiam Cię, udanej zabawy, baw się dobrze. Z montowaniem? Zmieszczę się tutaj? Zmieszczę! Nie no, muszę poprawić, bo na linii stoję, więc muszę się ładnie poprawić. Dobrze było. Dobrze była linia. Ja głupi sobie nie ufałem. Była linia, tylko ten pan obok mnie źle stanął. Dobra, kończę na dzisiaj. Bajo!